W tym filmie testuję i rozbieram kamerę termowizyjną Tooltop ET692B. Sprawdzimy, jak jest zbudowana oraz czy parametry podane przez producenta zgadzają się z rzeczywistością. Zapraszam na film. Partnerem kanału jest firma PCBWay. Jest to producent bardzo dobrej jakości obwodów drukowanych. Już za $5 możecie u nich zamówić 10 sztuk dwustronnych płytek PCB o maksymalnych wymiarach 100x100 mm. Firma oferuje również usługi druku 3D oraz może Wam wyprodukować elementy wyfrezowane na maszynach CNC. Polecam zapoznać się z ofertą PCBWay. Urządzenie przychodzi zapakowane w takie dość solidne pudełko, zamykane magnetycznie. Zobaczcie. W środku mamy instrukcję obsługi po angielsku i po chińsku, kabel micro USB do ładowania i transferu danych, zasilacz 5V 2A oraz samą kamerę. Jest to oczywiście wyrób chiński, także możemy się spodziewać, że w środku będą podzespoły jakiejś innej firmy. Jest to normalna praktyka na rynku tanich urządzeń. Na pierwszy rzut oka widać, że nie przyłożono się nawet do warstwy opisowej. Są błędy, literówki. Obudowa urządzenia wykonana jest z plastiku. Jest całkiem dobrze złożona, nic tutaj nie trzeszczy. Przycisk spustowy pracuje bardzo dobrze. Jedyny element gumowy to jest ta klapka tutaj skrywająca złącze micro USB. Nie ma tutaj slotu na karty pamięci, urządzenie posiada wbudowaną pamięć 4 GB. Dla użytkownika dostępne jest 3 według producenta. Na obudowie nie ma żadnych ratingów, także nie wiemy, czy jest odporna na pył, wodę, czy na upadek z dużej wysokości. Z przodu mamy 3 otwory. Na samej górze na detektor podczerwieni, tutaj mamy zwykłą kamerę dla zakresu widzialnego, a tutaj jest latarka LED. Z przodu znajduje się wyświetlacz LCD o przekątnej 2,8 cala o rozdzielczości 240x320 pikseli. Mamy też 4 gumowe przyciski nawigacyjne oraz 2 funkcyjne. Urządzenie nie posiada otworu montażowego na statyw. W środku w tym miejscu znajduje się akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh. Zobaczmy od razu, jak wygląda. Wystarczy odkręcić tutaj jedną śrubę. Typowy chiński wyrób. No spójrzcie na to. Coś tu chyba jest odwrotnie, nie sądzicie? No fajnie się zaczyna. Klapka akumulatora ma w sobie taką tuleję mosiężną, także jest spoko, nadaje się do częstego otwierania. Dzięki temu śruba zamykająca nie wyrobi się. Podczas ładowania akumulatora, wykorzystując oryginalny zasilacz, prąd pobierany przez kamerkę nie przekracza 900 mA. Oprócz tego, co Wam wcześniej powiedziałem, rozdzielczość termiczna 160x120 pikseli, czułość poniżej 50 mK, małe kąty widzenia, zobaczcie, 35 stopni na 27, urządzenie nie ma regulacji fokusa, zakres pomiarowy od minus 20 do plus 550 stopni Celsjusza, dokonność pomiaru plus minus 2 stopnie lub plus minus 2%, rozdzielczość pomiaru 0,1 stopnia. Mamy 3 punkty pomiaru, centralny, najcieplejszy oraz najzimniejszy, 5 palet koloru do wyboru, ustawiana emisyjność, oczywiście bardzo ważna sprawa, częstotliwość odświeżania obrazu termicznego poniżej 25 Hz, rozdzielczość kamery 640x480 pikseli, możemy sobie płynnie przełączać między obrazem widzialnym a podczerwonym. Wbudowana pamięć 4 GB, dla użytkownika dostępna jest 3. Nie ma tutaj gniazda na karty pamięci. Kamerka zapisuje zdjęcia JPG oraz filmy MP4. Ma połączenie z komputerem, jest aplikacja. Są 4 języki do wyboru. Wymienny akumulator litowo-jonowy. Zobaczcie, napisali tutaj 2200 mAh, a z tego co pamiętam, jak ją rozbierałem, to tam było 2000 tylko. Także kolejna nieścisłość. Czas pracy 2 do 3 godzin, z tego co sprawdzałem, to jest około 2 godziny. Auto wyłączanie, zakres temperatury roboczej, waga niecałe 400 gramów. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Podczas przeglądania tej instrukcji w pewnym momencie pojawia się tutaj logo, które nie zostało prawdopodobnie usunięte. Jest to również producent kamer termowizyjnych, także kolejna wskazówka, co to może być. Włączmy kamerę, zobaczymy, jak długo startuje. Pojawia się obrazek, pasek ładowania. No, ekran nie jest jakiejś najwyższej jakości. Z góry trochę przekłamuje kolory. No i co tu mamy od góry? Temperatura otoczenia, raczej podejrzewam, że wnętrza kamery, bo tam będzie czujnik. Emisyjność, o tym Wam zaraz powiem. Tutaj mamy poziom naładowania akumulatora. Na zielono jest w tym momencie śledzony punkt z najniższą temperaturą. Tutaj mamy punkt centralny na stałe, tutaj jest punkt z najwyższą temperaturą. W tym momencie strzałkami możemy się przełączać pomiędzy obrazem wizyjnym a termicznym. Wygląda to dobrze, zauważcie, że liczba klatek jest bardzo mała.
grubo poniżej 25 klatek. Myślę, że 15, może nawet mniej. Obraz trochę faluje. Trochę tutaj producent zawyżył te parametry. Wiadomo, że jest to zgodne z instrukcją, bo jest mniej niż 25 klatek, ale to jest przesada. Jest nawet, myślę, że około 10. Przełączmy na obraz widzialny. No i tutaj jest to samo. No szału nie ma. Zobaczmy, jak wygląda menu. Tutaj możemy sobie zgrać obraz widzialny z obrazem termicznym. Ta rozbieżność wynika z konstrukcji. Dwa detektory są w różnych odległościach i rejestrują obraz pod innym kątem, także w zależności od tego, z jakiej odległości będziemy mierzyć, to musimy sobie wykonać taką korekcję. No teraz jest ok, można powiedzieć, ale jak już zbliżę te palce, to zauważcie, że znowu się obraz rozjeżdża. Także tutaj też trzeba podciągnąć w tym momencie. Nie jest to wada, jest to po prostu cecha takich urządzeń, gdzie są dwa osobne sensory. Zobaczmy dalej. Tutaj możemy sobie przeglądać zdjęcia wcześniej zapisane. Tutaj możemy przeglądać filmy. Filmy wydają się być płynniejsze niż ten obraz na żywo. Tu możemy wybrać paletę kolorów. Mamy 5 do wyboru. Jakieś żelazo. Taka. Czarno-biała. A i odwrotnie. Tu jest taka standardowa. No i tak to wygląda. Czułość kamery jest ok. Bez problemu rejestruje ślad zostawiony po dłoni. Zobaczmy, co mamy dalej. Ustawienie emisyjności. Mamy tutaj wstępne ustawienia i możemy sobie też ręcznie ustawić w sposób bardziej dokładny wartość emisyjności. Dalej mamy ustawienia. Auto wyłączanie. Jasność podświetlania wyświetlacza. Zobaczmy, jak to wygląda. Cztery języki do wyboru. Jednostki Celsjusza i Fahrenheita. No i tutaj mamy zakres temperatury, zobaczcie. W instrukcji był podany tylko jeden zakres, od minus 20 do 550, a tak naprawdę są dwa. No jest to oczywiście gorsze rozwiązanie, bo musimy się przełączać pomiędzy nimi, jeżeli mamy jakieś obiekty, które wykroczą poza te 120 stopni, no to już ich nie zobaczymy, tylko pojawi się komunikat tam, że za gorący, czy coś takiego. Tak samo odwrotnie, jeżeli ustawimy ten wyższy zakres, a obiekty będą miały poniżej 120 stopni, no to również ich nie zobaczymy i pokaże się komunikat, że są za zimne. Także tutaj producent troszkę jest nieprecyzyjny, myślę, że jest to specjalnie tak napisane. Tu możemy sobie ustawić format czasu. Możemy ustawić czas, datę, godzinę. Tutaj możemy sobie wybrać, czy mają się pokazywać punkty o najwyższej i najniższej temperaturze. A tu mamy wersję oprogramowania. Sterowanie jest dość proste, no i jest w miarę wygodne. Jeżeli chodzi o rejestrację obrazu, to tak. Naciskając krótko spust, urządzenie pyta, czy chcemy zrobić zdjęcie. Naciskamy go jeszcze raz i potwierdzamy. Jeżeli nie chcemy robić zdjęcia, klikamy Select i anulujemy. Żeby załączyć to oświetlenie, trzeba dłużej przytrzymać przycisk. W ten sposób. A żeby rozpocząć rejestrację filmu, należy jeszcze dłużej przytrzymać ten przycisk. I potwierdzamy znowu przyciskiem. W tym momencie nagrywa się film. Podczas nagrywania filmu możemy sobie też regulować ten prześwit obrazu widzialnego i to się zapisze na filmie. W taki sposób, jak tutaj robimy. Teraz odtwarzam ten film. I tak to wygląda. No i spójrzcie, o co chodzi z tymi zakresami temperatury. Jeżeli ustawię wysoki, niby pokazuje się moja dłoń, ale nie ma pomiaru temperatury. Jest tylko napis over. No i właśnie o to chodziło z tą ikonką. Teraz jest na wysokim zakresie, a wcześniej była na niskim L. Nie, no nie wierzę w to, zobaczcie. Chciałem sobie w tym momencie przeglądać jakieś zdjęcia i filmy, które wcześniej zrobiłem. I spójrzcie na to. Biała lista, nie mogę nic wybrać,
Także rewelacja. Bardzo dobre oprogramowanie kamerki. To samo jeżeli chodzi o filmy. Jest film, który nagrałem 5 sekund temu, a reszty w ogóle nawet nie da się wybrać, nie ma nic. Rewelacja. Brawo. Sprawdziłem na szybko podłączając ją do komputera i pliki tam na szczęście są w pamięci. No ale pff, nie zobaczę ich z poziomu kamerki. Także... Po podłączeniu kamery do komputera musimy ją uruchomić, wtedy pokazuje się dysk przenośny. Jeżeli tego nie zrobimy, kamerka będzie się tylko ładować. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Jest folder z oprogramowaniem, które działa. Zaraz wam pokażę. Wcześniej mam coś ważnego tutaj do pokazania. Spójrzcie na to. No i gdzie jest to 640x480, które deklarował sprzedawca? W dupie. Jest to zwykła ściema, o czym się już upewniłem wcześniej, ale o tym w dalszej części filmu. Także rozdzielczość kamery, a przynajmniej rozdzielczość zapisu obrazów to 320x240. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to muszę przyznać, że działa naprawdę dobrze. Interfejs jest prosty i wszystkie niezbędne opcje są tutaj dostępne. Zobaczcie, otworzę sobie najpierw jeden obrazek. Mogę sobie tutaj przełączać pomiędzy obrazem widzialnym a podczerwienią. Mogę sobie zmieniać palety kolorów. Jednostki temperatury, tutaj są wszystkie ustawione parametry, emisyjność, jest nawet data pomiaru, maksymalna, minimalna temperatura, temperatura w punkcie środkowym. Także przyznaję, że jak na chiński produkt naprawdę fajnie to wygląda, podoba mi się. Pójdźcie, możemy sobie wybrać na przykład obszar, wtedy pokażę nam minimalną i maksymalną temperaturę w tym obszarze. Możemy sobie w dowolnym miejscu też ustawić punkt z pomiarem. Z tego co widzę, kamerka zapisuje te obrazy jako JPG. Na początku jest nagłówek z plikiem JPG, a dalej są już dodatkowe informacje. Można to stwierdzić po tym, że pliki mają dość duży rozmiar jak na swoją rozdzielczość. Zobaczcie tutaj, to jest prawie 200 KB. Także podejrzewam, że na początku jest po prostu nagłówek JPG z plikiem, który widzi Windows, a dalej już są te informacje dodatkowe dopisane. No jest to dość sprytne rozwiązanie. Filmów w tym programie nie da się oglądać. To już jest dostępne z poziomu zwykłego odtwarzacza w systemie. No i nie będziemy mogli sobie tych parametrów już przeglądać. Na filmach znajdują się pełne informacje, takie jak na ekranie kamery podczas nagrywania. Wydaje mi się, że obraz na filmie jest trochę płynniejszy niż podczas pomiaru na żywo. No i faktycznie z tego co widzę, plik jest nagrany w 25 klatkach, natomiast no nie wygląda to na tyle. Generalnie jeśli chodzi o połączenie z komputerem, przesyłanie plików i odtwarzanie, to wszystko działa tutaj jak powinno. Także pierwszy mocny plus tej kamery. W przypadku diagnostyki płyt głównych laptopów niezbędne jest, żeby kamera termowizyjna widziała cały obszar płyty głównej. Żeby to osiągnąć, musimy ją podnieść na wysokość około 40 cm, ponieważ kamera ma bardzo wąskie kąty widzenia. Po włączeniu zasilania, no widać, że jakiś element się grzeje, ale nie jesteśmy w stanie z dużą precyzją stwierdzić, który to element. Oczywiście zawsze można ją przybliżyć, natomiast wtedy nie jest to już wygodny pomiar. Jest tutaj dużo szukania, to wszystko trwa, a płyta pracuje prawie na zwarciu. Także do serwisu laptopów raczej bym tej kamery nie polecał. Widać też małe grzejące się elementy, no ale tak jak powiedziałem, zbyt blisko trzeba tę kamerę przykładać, żeby miało to sens. Jeśli chodzi o taką płytkę nawigacji, ona ma chyba 7 cali, to całą płytę zobaczymy w odległości około 20 cm. No i tutaj jest dużo lepiej. Jesteśmy w stanie rozpoznać, które elementy się grzeją. W miarę dokładnie tutaj. Ten element to jest ten stabilizatorek, także tutaj już jest trochę lepiej. W tym momencie nie mam płytki z telefonu, ale tutaj mam o podobnych rozmiarach płytkę z kamery samochodowej. Podłączyłem się pod jeden malutki rezystor o rozmiarach 0,402. Zwarcie nie będzie pełne, tylko element będzie ciepły. No i zobaczymy, jak kamerka go wykryje. Tutaj wystarczy już odległość około 15 cm. Włączam zasilanie. No i bez problemu, jak możecie zobaczyć, 28,7 stopnia, na środku jest 24, także 4 stopnie różnicy jest bez problemu widoczne. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o diagnostykę elektroniki. Raczej nie jest to optymalne rozwiązanie, no ale też musimy pamiętać, że kamera nie jest droga, więc zawsze będą jakieś kompromisy. Myślę, że lepiej byłoby dozbierać do czegoś, co ma parametry bardziej odpowiadające takiej pracy w serwisie. Oczywiście taka kamera termowizyjna ma dużo więcej zastosowań. My skupiamy się tutaj głównie na elektronice, natomiast bardzo dobrze daje ona sobie radę przy pomiarze większych obiektów, na zewnątrz, do sprawdzenia obecności mocków cieplnych, na ścianach oraz pomieszczeniach. Możemy sprawdzić, czy są gdzieś jakieś nieszczelności, przez które ucieka ciepło, ocenić jakość izolacji fundamentów, a nawet wybrać się gdzieś w teren i poszukać jakiejś zwierzyny. Myślę, że w odległości do 100 metrów jesteśmy w stanie coś zobaczyć, nawet po ciemku oczywiście.
Oprócz tego możemy sobie na przykład skontrolować hamulce w samochodzie, czy wszystkie nagrzewają się równomiernie. Jeżeli z której strony będzie się zdecydowanie mocniej nagrzewał, no to wiadomo, że tam jest jakaś usterka. Być może klocki się nie cofają lub zacisk jest zapieczony. Także bez dotykania samochodu praktycznie rękami możemy już coś ocenić. Tutaj o dziwo udało mi się wykryć na żywo spadającą kroplę płynu chłodzącego. Usterka jest oczywiście już mi wcześniej znana, ale udało mi się to fajnie zarejestrować. Generalnie taki sprzęt ma bardzo wiele zastosowań. Co sobie wymyślimy, jeżeli ma to związek z rejestracją temperatury, to w takich zastosowaniach taka kamerka na pewno nam pomoże. Rzućmy najpierw okiem na ten moduł termowizyjny, bo to mnie najbardziej interesuje. Pierwszy raz mam coś takiego w rękach. Zobaczcie, jest opisany HT17 Tiny 1C. Jest on zamknięty w aluminiowej obudowie. Chłodzony pasywnie oczywiście. Tak to wygląda z tyłu. Bardzo łatwo udało mi się go znaleźć w internecie. Jest to moduł firmy Infiray, także całkiem spoko. Spójrzcie na specyfikację, mamy dwie rozdzielczości. 256x192 oraz 160x120. Liczba klatek mniej lub równe 25 Hz, ale niestety ta kamera tego nie wykorzystuje. Zobaczcie, szyna dla danych obrazu to jest SPI. Dodatkowo moduł możemy kontrolować poprzez szynę i kwadrat C. Także jest tutaj potencjał na jakieś późniejsze wykorzystanie. I tutaj mamy dwa zakresy temperatury od producenta. W tej kamerce zostały one trochę obcięte. Niestety, ale nie udało się tutaj wykorzystać pełni możliwości tego sensora. Następnie mamy tutaj tą część z wyświetlaczem. Tutaj nie ma nic ciekawego. Jest taka jedna płytka z mikroswitchami, reszta służy jako podstawa pod wyświetlacz. Ten symbol będzie raczej istotny, HT04KBV20. Tutaj mamy wyświetlacz z wychodzącą taśmą sygnałową. Tutaj są pięknie poprowadzone przewody do koszyka z akumulatorem. Szkoda tylko, że w odwrotnej kolorystyce, jak sobie przyłożymy do drugiej płytki, to widać, że plus tutaj jest w kolorze czarnym. Tutaj są gumki od przycisków i to w zasadzie tyle. Warto wspomnieć, że tu na górze pokuszono się o montaż tulejek metalowych na śruby, co wzmocniło dodatkowo konstrukcję. Pod względem mechanicznym według mnie wygląda to naprawdę całkiem przyzwoicie. W tej przedniej części korpusu została tutaj kamera. Nie wyciągałem jej, ponieważ zauważcie, że ona jest tutaj specjalnie ustawiona w jednej pozycji. Nie chciałem po prostu, żeby potem po złożeniu ten obraz nie mógł mi się skalibrować. Tak to wygląda od środka. Zwyczajny plastik. Tutaj jest kawał gumy z przyciskiem. Bez zarzutu. No i teraz zobaczmy, jak wygląda płyta główna. Od dołu zobaczcie oznaczenie HT04D. Oczywiście jest to kamera termowizyjna firmy HTI. Wygląda niemal identycznie, różni się tylko kolorem. No i z tego co widzę, dodany tutaj jest taki piórnik. Nawet pudełko jest takie samo, też magnetycznie zamykane z tego co widzę. Także jest to po prostu kopia tej kamery, wykonana dla sprzedawcy. Instrukcja obsługi, która dostępna jest na stronie producenta, wygląda tak samo jak instrukcja do tej kamerki. Została po prostu przekopiowana i pousuwano te wszystkie oznaczenia. W jednym miejscu śmiesznie nie udało im się tego zrobić. Spójrzcie na parametry kamery HTI. To jest ten model 04D. Zobaczcie, rozdzielczość 160x120. Rozdzielczość ekranu 320x240. Nie ma tutaj w ogóle wzmianki o jakiejkolwiek rozdzielczości 640x480. I spójrzcie na to, częstotliwość odświeżania obrazu termicznego 9 Hz. Skąd sprzedawca wyciągnął tę liczbę mniej lub równe 25 Hz? To chyba możecie się domyślać. Jest to oczywiście ściema. Nie wierzę, że zostało to zrobione przez pomyłkę. Zarówno na stronie Banggood, gdzie możecie kupić tę kamerkę, jak i w instrukcji jest wszystko tak samo. Nie ma tutaj żadnych rozbieżności. Także zostało to celowo tu wpisane. Reszta parametrów w zasadzie jest taka sama. W kamerce HTI również producent nie wspomniał, że ten zakres temperatury jest podzielony na dwa podzakresy. No więc tak to wygląda właśnie.
Jeżeli chodzi o resztę, to z tej strony nic ciekawego się nie dzieje. Tu mamy gniazdo zasilania, tutaj jest gniazdo na wyświetlacz LCD, kamerka wizyjna, sensor podczerwieni, tutaj jest złącze od przycisków z drugiej płytki, tu jakaś mała zworka na druciku. Generalnie to by było wszystko. Natomiast spójrzcie, co dzieje się z drugiej strony. Przycisk wyzwalający. Tutaj jest bateria do podtrzymywania jakichś ustawień. Tutaj jest złącze diody LED od latarki. Tutaj spójrzcie, cyfrowy termometr TS18B20. Bardzo ciekawe. Tutaj jest jakiś przycisk, pewnie jakiś reset. To się okaże po złożeniu kamery, czy czegoś tutaj nie zepsułem. Tutaj być może jest możliwość podłączenia się do portu szeregowego, żeby odczytać jakieś dane. Tu mamy układ AXP223, jest to tak zwany PMIC, czyli Power Management IC. Jest to układ zarządzający zasilaniem, wytwarza on bardzo dużo faz. Tutaj mamy, zobaczcie, aż 5 cewek, także możemy się spodziewać przynajmniej 5 linii zasilających. Zajmuje się on również obsługą ładowania akumulatora. Tutaj mamy pamięć flash 4 GB. Tu jest pamięć RAM DDR3 4 GB. A tutaj jest to Allwinner A33 SoC, czyli System on Chip, czterordzeniowy Cortex A7 z układem graficznym obsługujący pamięć DDR3, ma także kontroler pamięci NAND Flash, jest w stanie dekodować wideo Full HD 1080p, posiada interfejs do wyświetlacza, do kamery, ma wbudowany układ audio, ale kamera nie nagrywa tutaj dźwięku. Także powiem szczerze, że jestem w szoku, że zastosowano tutaj taki układ. W zasadzie można powiedzieć, że mamy tutaj pełny mikrokomputer, na którym możemy na przykład zainstalować jakiegoś Linuxa. Nie spodziewałbym się po takim urządzeniu tak potężnych wnętrzności. A tutaj mamy gniazdo micro USB z taką uszczelką. Kamera oczywiście nie jest wodoszczelna, ale zawsze jest jakaś ochrona przed dostawaniem się pyłów do środka. Także tak to wygląda. Niewykorzystane moce. No i niestety uszkodziłem taśmę od wyświetlacza LCD. Zacznę może od plusów. Jest to samodzielne urządzenie, gotowe do użytku praktycznie od uruchomienia. Nagrywa filmy, robi zdjęcia, całkiem dobrze daje sobie radę przy pomiarze temperatury dużych obiektów, wykrywania mostków termicznych. Pod względem mechanicznym, jak i elektronicznym jest przyzwoicie wykonane. Oprogramowanie na komputer jest przydatne i działa bez żadnego problemu. No i oczywiście cena jest niezbyt wygórowana, nawet biorąc pod uwagę te przekłamane parametry. Natomiast z całą stanowczością podkreślam, że parametry podane przez sprzedającego są zawyżone, kamera nie nagrywa w takiej rozdzielczości, jak jest to napisane w instrukcji. Liczba klatek również jest zawyżona, mimo że sprytnie zostało tutaj użyte wyrażenie mniejsze lub równe. Oraz nawet napisy, które są na obudowie, sugerują, że kamera posiada jeden szeroki zakres pomiaru temperatury, natomiast w rzeczywistości są to dwa zakresy, które zmniejszają jej użyteczność. Mimo że jest solidnie wykonana pod względem mechanicznym, to nie obyło się bez takich wpadek jak na przykład odwrotne zamontowanie styków do akumulatora w środku. Także potencjalnym chętnym na taką kamerkę polecam się dobrze zastanowić, czy to, co zobaczyliście w filmie, odpowiada waszym potrzebom. W tym filmie to już wszystko. Jeżeli macie jakieś opinie, pytania, jak zwykle zapraszam do komentarzy. Ja się już z wami żegnam. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.